Dzień dobry panie wójcie, witam pana na portalu w gazecie Borys.info. Robi pan już choinki, widzę, na święta Bożego Narodzenia. Nie codziennie robię, mianowicie próbuję zrobić choinkę na święta. Mam kręgosłup, bo do tego kręgosłupu staram się dołączyć aplikację. No właśnie udało mi się dołączyć i żołędzie, i szyszki. Taką chwileczkę. Z czego ta choinka jest konkretnie robiona? To jest, kręgosłup jest ze siana. Ze siana kręgosłup, tak? Natomiast aplikacje były wyłącznie naturalne z naszych las, z Borów Dolnośląskich. Znaczy to są żołędzie, szyszki, jakieś tam dodatkowe elementy. Wydaje mi się, że taka choinka, właśnie dokonana z tych elementów naturalnych, jest adekwatna. To pan robi, ale to widzę, że mnóstwo innych ludzi jeszcze robi. Ja tylko, ponieważ jest tutaj mnóstwo gości zaproszonych. Każdy się stara zrobić. Czy to jest jakiś konkurs? Tak, to są takie warsztaty w ramach takiego programu, który wspólnie robimy, bawimy się przy okazji. No i dzieci widzę też. Dzieci, tak samo dzieci tutaj też jeszcze stają wyróżnione w konkursie plastycznym, także bardzo przyjemna sprawa. No to tym sposobem rozpoczęliście już święto. Święto, tak, niedługo jest święty Mikołaj, także wszystko się ładnie realizuje. No to może pan życzenia już złoży na święta niektórym? Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim tym, którzy oglądają właśnie ten film, złożyć najlepsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkie pomyślności z okazji świąt. Dużo dobrego, dobrej nadziei na 2014 rok. Dziękuję bardzo.